Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. I się zaczęło. Mróz się pojawił, więc i kierowcy będą mieli teraz więcej pracy do zrobienia. Będą musieli wcześniej wstawać, wychodzić z domu i skrobać szyby. Niektórzy sobie tam ułatwiają w inny sposób, kładąc jakieś koce, kartony na szyby, ale to niekoniecznie musi pomagać, może nawet przeszkadzać. Inni natomiast mają lepiej, bo mają garaż albo parking podziemny, więc ich szyby są w dobrej kondycji, nie trzeba ich odszraniać, nie trzeba skrobać i tracić czasu na to, żeby przygotować samochód do wyjazdu. Ale są też tacy ludzie, którzy w ogóle się tym nie przejmują, poskrobią szybciutko troszeczkę, zrobią sobie takie kółko, żeby tylko było widać z przodu i jadą. Jadą, śpieszą się, często narażając innych na niebezpieczeństwo i siebie. Nie, tak nie powinno być, oczywiście. Powinniśmy jechać bezpiecznymi autami i zrobić wszystko, żeby takie auto było sprawne do jazdy, żebyśmy mieli pełne widzenie rzeczywistości, bo inaczej, możemy być niewidomymi, mimo że widzimy. Dzisiaj Jezus mówi do swoich uczniów: patrzcie. Mówi do uczniów, nie mówi do innych osób, tylko do uczniów. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Jezus powołał uczniów, Andrzeja, Piotra, Jakuba, Jana i powiedział: pójdźcie za mną, a nauczę was łowić ludzi. I dzisiaj Jezus mówi do nich: patrzcie. Uczy ich patrzeć. Na co? Na duchowe sprawy. Uczy ich widzieć to, co można zobaczyć. My nie będziemy widzieć wszystkiego, będziemy widzieć po części. Normalny kierowca, który ma szyby wyczyszczone, to i tak wszystkiego nie widzi. Dzisiaj byłem świadkiem egzaminu. Ktoś miał egzamin z prawa jazdy i jechał przede mną. Ja sobie szedłem, a ta osoba jechała akurat, wyprzedziła mnie. I miałem takie przekonanie, że ta osoba skręci w lewo, mimo że był znak zakazu. Zakaz skrętu w lewo. I ta osoba skręciła w lewo. Za chwilę oczywiście się zatrzymała. Egzaminator podziękował tej osobie, bo nie zdała. To on jej powiedział: skręć w lewo, bo egzaminatorzy mówią, w którą stronę mamy jechać. Oni wydają polecenia i egzaminowany ma słuchać, żeby dojechać do celu. No i ta osoba, nie wiem, czy to była kobieta, czy mężczyzna, chyba kobieta. Tak z daleka nie zauważyłem, ale miała chyba długie włosy. To nie znaczy, że kobiety jeżdżą gorzej. Nie, ja w ogóle o tym nie mówię, nie? Żeby się nikt nie obrażał zaraz. No i nie zdała. Mimo że z 40 chyba godzin, jeśli się nie mylę, jak ja zdawałem prawo jazdy, to 40 godzin musieliśmy wyjechać na mieście, zanim zostaliśmy dopuszczeni do egzaminu. Nie wiem, jak jest teraz. Może więcej nawet, a może mniej. Ale to swoje trzeba przejechać. I tak nie widzimy wszystkiego. Więc my po części będziemy tylko widzieć. Po części będziemy poznawać to, co Bóg czyni w naszym życiu. To, co Bóg... To, do czego Bóg nas zaprasza. Jezus nie powiedział apostołom wczoraj, jak ich nauczy łowić ludzi. On im nie powiedział całego scenariusza, który czeka ich w życiu. Nie, on zawsze pokazuje tylko kawałek światła. Kawałek. Ale naszym obowiązkiem, żeby w ogóle chociaż kawałek zobaczyć, jest wstać rano i odśnieżyć tą szybę. Czyli być w stanie łaski uświęcającej. Diabeł będzie robił wszystko, żeby nas oddzielić od Boga. Jedno małe lenistwo, ach tam przestań. Jedno małe zaniedbanie, ach tam przestań. Jeden mały nauk, jedno złe słowo, ach tam.
nic się nie stało. Bóg cię kocha mimo wszystko. Tak, to prawda, Bóg cię zawsze będzie kochał, ale wtedy zaczynamy ślepnąć. Przestajemy widzieć. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, bo stwardniało serce tego ludu. Tracimy orientację w tych duchowych sprawach. I żeby móc się poruszać w tych duchowych sprawach nie po omacku, to Jezus prosi nas jedną rzecz. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Zostaw wszystko, co jest grzeszne. Porzuć grzech. Jeśli żyjesz dzisiaj w grzechu, to porzuć ten grzech i pójdź za Jezusem. A On wtedy zacznie ci uczyć cię widzieć te rzeczy. No właśnie jakie? Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże jest pośród nas. Jezus będzie cię uczył dostrzegać Jego obecności w twoim życiu. Bo możesz być już tak ślepy, że tak powiem brzydko, i nie widzieć w ogóle Jego obecności w twoim życiu. Do mnie Bóg nie mówi, nic nie robi, nic nie czyni. Jeśli siedzisz w oszronionym samochodzie i chcesz ruszyć za Jezusem, no to ci się nie uda. Podejmij decyzję, że odrzucasz wszystko, co nie jest z Boga i co się Bogu nie podoba. Wtedy będziesz mógł ruszyć. Dopiero wtedy będziesz mógł ruszyć w taką przygodę z Jezusem, bo inaczej to cały czas będziesz stać w miejscu i narażać się na niebezpieczeństwo utraty życia wiecznego. Dzisiaj spotkałem pewnego człowieka, który myślał, że jest blisko Boga. Nie miał w sobie bojaźni Bożej. Mimo, że już tyle razy go prosiłem, nie rób tak. Grzeszył. Nie chcę mówić jak, ale on wie, więc my nie musimy wiedzieć. Aj tam. Ja mówię, człowieku, to się Bogu nie podoba. Nawet taka mała rzecz. Tak, nawet taka według ciebie mała rzecz. Słowo Boże mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża w jednym fragmencie, a w innym fragmencie, że bojaźń Boża jest początkiem miłości. Czyli szacunek do Boga, że nie będę przeciwko Niemu grzeszył, że będę robił to, co On uznaje za dobre, ze względu na to, że mam szacunek do Niego, bo Go kocham. I to już jest miłość. Jeśli nie mam czegoś takiego w sobie, takiej postawy, to nie jest miłość. To nie jest miłość. I mogę mieć fałszywe poczucie czekania na miłosierdzie Boże, albo czekania na ten odpowiedni czas, że może wreszcie kiedyś mi się uda, że może przyjdzie łaska, że pójdę za Nim, że wyjdę z tego samochodu i zacznę skrobać te szyby, żeby wreszcie wyjechać takim naprawdę przygotowanym samochodem do jazdy, żeby nikogo nie narażać na niebezpieczeństwo, że wreszcie nie będę używał telefonu podczas jazdy, tak jak to prosił niedawno Ojciec Święty Franciszek. Prosił nas, nie używajcie telefonów podczas jazdy. Drodzy kierowcy, błagam was, bo narażacie siebie i innych na niebezpieczeństwo, a to jest grzeszne i to się Bogu nie podoba. Wtedy nie będziesz mógł widzieć tego, co Bóg chce, żebyś mógł zobaczyć. A Bóg bardzo chce, żebyśmy widzieli te rzeczy, Królestwo Boże w naszym życiu. A jak będziemy to widzieć, to będziemy wzrastać. Po co są te znaki i cuda? Po co Jezus czynił znaki i cuda? Po to, żeby ludzie widzieli, żeby patrzyli na to i żeby żeby ich wiara mogła wzrastać, że rzeczywiście jest coś, czego nie widzimy, że Królestwo Boże jest pośród nas, którego możemy nie dostrzegać, żyjąc w grzechu, w jakimś zaniedbaniu, w lenistwie, bo nam się nie chce, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni,
dajemy radę. Nie muszę wszystkiego widzieć. A Jezus zaprasza Cię do tego, żebyś otworzył swój wzrok na Jego działanie. A teraz rozwiązanie konkursu. Dzisiejsza nagroda to książka Moc Uwielbienia, która powędruje do Aliny Góralczyk, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie, jak miał na imię brat Mojżesza. Oczywiście to Aaron. Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt w celu wysłania nagrody. A dzisiejsze pytanie jest troszeczkę trudniejsze. Znajdź fragment, ten fragment. Nie nasyci się oko patrzeniem. W jakiej księdze możemy znaleźć ten fragment? Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.